Cześć, z tej strony Hodlerka. Dzisiejszy film będzie dla osób, które chciałyby trzymać Ethereum bardziej pod long term i przy okazji myślą, jak wykorzystać swoje ETH do jeszcze większego zarobku niż tylko wzrost tej kryptowaluty. Jak to zrobić i dlaczego dziś będziemy mieć ostatnią szansę na wystawienie się pod airdrop, który prawdopodobnie przejdzie do historii? Zapraszam do filmu. Zanim zacznę, zapraszam na mój Telegram, umieszczam tam jedynie ważne informacje, dzięki czemu nie macie co chwilę niepotrzebnych powiadomień. A jeżeli chcesz zakupić swoje pierwsze kryptowaluty, polecam giełdę Bybit. Wszystkie linki znajdują się pod filmem. Wydarzeń pod ETH jest sporo. EIP 4844, który ma wprowadzić tańsze transakcje na tej sieci. Dobrze wiecie, jak sami potrzebujemy niższych opłat. Oprócz tego ETF na Ethereum, który być może pojawi się już w maju. Rynek również powinien sprzyjać ze względu na halving Bitcoina oraz na już istniejące ETF-y na Bitcoinie. To wszystko powoduje, że wiele osób chce trzymać swoje Ethereum przez dłuższy czas. Teraz przejdźmy do tego, jak je wykorzystać. Możemy je wykorzystać na wiele sposobów, na przykład swoje ETH dodałam m.in. na Stargate, na farming pod potencjalny airdrop, czy też wrzuciłam w pulę na sieci Solana. Jest tego naprawdę sporo. W sumie jeśli potrzebujecie takiego filmu, jak wykorzystać na wiele sposobów ETH, to dajcie mi znać w komentarzach. Ja dziś omówię jeden sposób, ponieważ dzisiaj mamy ostatnią szansę na dodanie swoich ETH do EigenLayer. Czym jest EigenLayer? EigenLayer jest protokołem na Ethereum, który wprowadził funkcję restakingu. Użytkownicy, którzy stakują ETH natywnie lub za pomocą Liquid Staking Token, czyli LST, mogą zdecydować się na EigenLayer. EigenLayer zebrał razem 64,5 miliona dolarów. W sierpniu 2022 EigenLabs zebrał około 14,5 miliona dolarów, natomiast w lutym 2023 roku w rundzie finansowania serii A zebrali 50 milionów dolarów. Dziś o 21:00 otwierają ponownie pulę oraz zostaną wprowadzone trzy nowe LST: METH, LSETH oraz SFRX-ETH. Z tego co czytałam, nie będzie żadnych ograniczeń, po 9 lutym zostaną one po prostu zamknięte. Oprócz samego EigenLayer, który prawdopodobnie wypuści soczystego airdropa, istnieje wiele platform restake'owych, które także mogą przeprowadzić airdropa, takie jak SwellFi, Puffer Finance czy też EtherFi. Ok, jak działa w ogóle EigenLayer? Wchodzimy sobie na EigenLayer, wybieramy jakąś pulę, na przykład niech będzie to Swell Staked Ether. I tutaj widzimy, że potrzebujemy SW ETH, aby stykować w EigenLayer. Jak je zdobyć? Przechodzimy do Swell, uzyskujemy SW ETH poprzez zastykowanie naszego ETH i posiadając już SW ETH wracamy do EigenLayer i wykonujemy restaking, czyli ponowny staking. Tutaj dajemy maksa SW ETH i klikamy stake. Oczywiście robimy to, gdy będzie to możliwe, czyli o tej naszej 21:00 dzisiaj. A czas przypominam, że będzie do 9 lutego. Jaki jest minus EigenLayer? Zdecydowanie wysokie opłaty na ETH. Czy jest jakieś zagrożenie? Jak najbardziej. Warto przesłuchać Jeżąbka, który fajnie wytłumaczył zagrożenia związane z EigenLayer. Osobiście wrzuciłam już wcześniej w EigenLayer, choć zastanawiam się jeszcze nad wrzuceniem dziś mojego ETH z innego portfela. Z racji, że sporo nowych osób pojawia się na rynku, uważajcie na skamy. Jeśli będziecie szukać protokołu, aby zastykować tam swoje ETH, to róbcie to z oficjalnych kont na Twitterze. Sprawdźcie w ogóle dokładnie, czy jest to oficjalne konto. Bądźcie pewni w 100%. Jeżeli podłączycie się do jakiegoś skamerskiego linku, to po waszych wszystkich kryptowalutach, które posiadacie na wallecie. Także zalecam ostrożność. Postaram wam wrzucić w opisie tego filmu parę stron do głównych platform, abyście nie musieli szukać, ale jeśli jesteście bardziej zaawansowani i będziecie mieli ochotę wrzucić swoje ETH na jakąś inną platformę, której nie wymieniłam, to na spokojnie znajdźcie link na ich oficjalnym Twitterze i bądźcie wyczuleni na skamy. Dajcie znać w komentarzach, czy wrzucacie swoje ETH, czy może wcześniej już to zrobiliście. Ja będę już kończyć, także do zobaczenia niedługo. Pozdrawiam!